Jeżeli w Twoich procesach sprzedażowych, w Twoich procesach obsługi klienta, często musisz zbijać wątpliwości, Twoi klienci mają dużo wątpliwości, w każdej rozmowie pojawia się ten element zbijania wątpliwości, to znaczy, że coś w Twoim procesie obsługi klienta jest nie tak. Te wszystkie zdania, tak, ale one tak naprawdę zabijają sprzedaż. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby nie mieć tej masy wątpliwości na końcu procesu. Sprzedażowego. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Zbijanie obiekcji klienta to jest Dość agresywne narzędzie. Wszędzie tam, gdzie się pojawia zbijanie obiekcji, trzeba wziąć pod uwagę to, że zbijając obiekcję klienta, mówimy klientowi: Nie masz racji, mylisz się, zobacz, to wcale tak nie wygląda, ponieważ świat jest taki, taki, taki. I teraz uwaga: mam do Ciebie, słuchaczu, pytanie: przypomnij sobie, ile razy. W rozmowie z kimś bliskim, z kimś ważnym, jak ten ktoś powiedział, no tak, ale nie masz racji, zobacz, bo po pierwsze, coś tam, coś tam, coś tam. Po drugie, jest trochę inaczej, bo tak, tak, tak i tak. Po trzecie, wszystko jest w ogóle nie tak, jak ty powiedziałeś, ponieważ, 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 ponieważ. I teraz przypomnij sobie, ile razy po takiej wyliczance ja jako słuchacz. Inteligentny, intelektualny, zrobiłem, mm, no tak, rzeczywiście, masz rację. Po pierwsze, ja nie mam racji, bo. Po drugie, ja nie mam racji, bo. I po trzecie, ja nie mam racji, a ty masz rację, bo. No tak. No dobra. Oczywiście robię sobie z tego żart, ale w gruncie rzeczy pewnie wiesz, do czego zmierzam. Ten sposób działania nie przysuwa nas, nie przybliża nas. Do tego, żeby ten drugi człowiek na końcu powiedział, tak, chcę z Tobą, chcę z Tobą zrobić transakcję, chcę coś od Ciebie kupić, tylko w gruncie rzeczy to są już takie narzędzia ostateczne. I moje doświadczenie mi mówi, że to klasyczne zbijanie obiekcji, jeżeli jest go dużo, jeżeli po każdej rozmowie jest zbijanie obiekcji, to Poza jakimiś super wyjątkowymi sytuacjami w telemarketingu, generalnie, jeżeli zbijamy obiekcje, to znaczy, że coś w rozmowie poszło nie tak. Mówiąc najprościej, badanie potrzeb prawdopodobnie wyszło nie tak, bo jeżeli dobrze zrobimy badanie potrzeb, jeżeli na to badanie potrzeb poświęcimy wystarczająco dużo czasu i teraz jeszcze uwaga, przed badaniem potrzeb przejdziemy przez proces oswajania klienta. Taki krótki, 4-5-7 minutowy etap budowania relacji, budowania poczucia bezpieczeństwa. Czasem te etapy się miksują ze sobą, to prawdopodobnie to zbijanie wątpliwości w ogóle nie powinno wystąpić. A przynajmniej nie w tej wersji, drogi kliencie, ale nie masz racji, bo zobacz, nasz produkt jednak jest dobry, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Generalnie ten rodzaj zbijania obiekcji po prostu nie działa. Warto to wziąć pod uwagę w procesach sprzedażowych. W pracy z klientem, więc w tym podcaście chciałbym Cię zostawić z dwoma bardzo ważnymi myślami. Jeżeli jest dobrze przeprowadzony proces badania potrzeb, to na końcu zbijanie obiekcji nie występuje, ponieważ na poziomie badania potrzeb już tam powinny nam wyjść obiekcje, tam powinny wyjść obawy, tam powinny wyjść nam informacje, które ma klient, które będziemy w sposób naturalny. Pytaniami lub dobrze poprowadzoną prezentacją zagospodarowywali. Czyli mówiąc najprościej, w trakcie badania potrzeb zaczynamy dowiadywać się, co klient ma w głowie, co już wie, jakie ma paradygmaty, założenia, co myśli, co wie o naszym produkcie, co wie o branży, czego nie wie, gdzie ma błędne informacje. Trochę pytaniami już podprowadzamy go pod pewne odpowiedzi. Później robiąc dobrą prezentację, właściwie ta prezentacja jest osadzona w tym, co klient wie, czego się obawia, czyli dobra prezentacja jest odpowiedzią na badanie potrzeb, i wtedy to te wątpliwości albo w ogóle nie występują, albo jest ich mało. I w, po dobrze przeprowadzonym procesie sprzedaży, gdzie jest realnie to wysłuchanie klienta, zrozumienie jego świata, jego potrzeb, jego paradygmatów, Zrozumienie, co on chce sobie zapewnić naszym produktem, naszą usługą, nie powinno być jednej, drugiej, piątej wątpliwości. Oczywiście jakaś jedna może się pojawić. To nie jest tak, że wszystko jesteśmy w stanie wyczytać z głowy klienta, ale generalnie, jeżeli często w rozmowach pojawiają się wątpliwości, to znaczy, że coś nie tak robimy na etapie badania potrzeb. I teraz, jeżeli już w ogóle zbijać wątpliwości, to trzeba pamiętać, że trzeba to robić bardzo, bardzo delikatnie, że ta klasyczna metoda no tak, ale proszę spojrzeć na to, że po pierwsze, po drugie, po trzecie, no to znowu jest to, od czego zacząłem, czyli to jak przypomnimy sobie, jak często z tego takiego naukowego, humanistycznego poziomu wchodzimy w autorefleksję. Nie, raczej kiedy ktoś nam mówi, nie masz racji, nie masz racji, bo ja mam rację, to to odbieramy raczej jako atak, jako zabranie nam poczucia sprawczości, poczucia własnej wartości. Więc raczej odpowiadamy obroną, agresją, niż mówimy: no tak, rzeczywiście, mój sprzedawco, masz rację, kupuję od ciebie. Nie. No więc teraz, jak radzić sobie z tym zbijaniem obiekcji klienta, jeżeli już one jednak się pojawią, wychodząc z założenia, że jednak ostatecznie mają prawo się pojawić? To pierwsza rzecz, oczywiście, unikamy tego tak, ale. Bardzo dobrą metodą jest storytelling. Czyli opowiedzenie historii o tym, że był kiedyś jakiś klient podobny do pana, do pani, była firma podobna do państwa i była kiedyś podobna sytuacja, i w tamtej sytuacji coś się zadziało, i ta sytuacja, która się zadziała, dopiero pokazała, że to jest najlepsze rozwiązanie. I to nie mówię tobie kliencie, ja, tylko tamta sytuacja to tobie mówi. Drugą bardzo dobrą metodą. Jest odniesienie się do tego, co mówią o nas gdzieś ludzie, którzy używają naszego produktu. Czyli na przykład no, to nie jest tak, że no, wiadomo, że każdy sprzedaje to, co ma najlepsze, ale mamy na przykład wspólnych klientów i ci klienci mają produkty te i te, i klienci, którzy mają produkty te i te, twierdzą, że tamten produkt jest dobry, ale nasz w tym w tym, w tym jest jeszcze lepszy. To jest raczej ta metoda, która działa, ale generalnie im mniej tego, tym lepiej, ponieważ powiedzenie klientowi, nie masz racji, jest podważeniem pewnego partnerstwa, pewnej relacji, która zaczyna tworzyć się między dwójką ludzi. Więc pamiętaj o tym, żeby nie zbijać wątpliwości klienta, pamiętaj o tym, żeby wchodzić głęboko w potrzebę klienta, żeby nie lekceważyć tego etapu budowania relacji, bo to na etapie budowania relacji tworzy się zaufanie, dzięki temu zaufaniu. Klient powie ci, co ma w głowie, więc i dopiero jak zrobisz dobrą prezentację dostosowaną do tego, co klient ma w głowie, to wszystko powinno zadziałać. Tak, jak jest ok. Więc z tym zostawiam ci dzisiaj. I mam nadzieję, że to, jak opowiadam o biznesie, o prowadzeniu rozmów, o sprzedaży, jest ci bliskie. Jeżeli widzisz w tym połączenia ze swoim biznesem, to wejdź na moją stronę: tomaszkalko.pl tam znajdziesz dużo informacji o tym, co robimy, jak pracujemy, możemy podzielić się z swoją wiedzą w Twojej firmie, w Twojej organizacji. Ja się nazywam Tomasz Kalko. Życzę Ci, żebyś sprzedawał, sprzedawała dużo, drogo, żebyś miał, miała zadowolonych klientów. Trzymajcie się, cześć. Hej, pozdrawiam. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami. I widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro małpakalko.pl Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko.